Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Sporo ludzi pisze komentarze. No dziękuję bardzo za komentarze. Pozdrawiam wszystkich. Zdrowia dla tych, co piszą komentarze. Niektórzy ludzie piszą właśnie komentarze, że no nie jestem takim optymistą. Optymistą nie jestem, ale nie jestem też pesymistą. No przez przygotowaniach do wyborów 2023 listopada, no tak jak widzicie z tyłu, no jestem taki hardkorowy, stalowy, można powiedzieć, republikanin, konserwatysta. Byłem dwa razy na spotkaniach z Trumpem. No, on reprezentuje taką tradycyjną Amerykę. No, ma swoje szare strony, czarne strony, ma swoje przeżycia i tak dalej, i tak dalej. I największe zażalenia do niego, no to mają o te 4-4-7. No, ale to jest wina, można powiedzieć, polskojęzycznych posłów czy reprezentantów w Sejmie na wiejskiej, a nie prezydenta Trumpa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No taki wstęp dosyć długi. No dzieje się, tak? Dzieje się. Jak wspomniałem, jestem optymistą. No ale czekają Amerykę, czekają konserwatywną Amerykę, czekają ciężkie czasy. Za dwa lata będą ciężkie czasy, bo są wybory międzyprezydenckie do kongresu. Za cztery lata są następne ciężkie czasy, bo są wybory na prezydenta i do kongresu, tak, no i stanowe oczywiście, no w stanowych też będzie, tam trzeba pamiętać, że gubernatorzy się zmieniają, że populacja, balans pomiędzy, w niektórych stanach co najmniej, pomiędzy republikanami a socjalistami też się zmienia. Niektóre stany są kompletnie socjalistyczne. No to może być jeszcze gorzej. No i dlaczego dzisiejszy filmik, no to jest o radykalizmie Bidena dotyczącym emigracji. Ten mój optymizm czy pesymizm, trzeba pamiętać, że wybory są tajne, tak, wybory są tajne, tak, także trudno udowodnić jest, czy sfałszowali, bo te wszystkie głosy, które są oddane, no to one nie mają numeru ewidencyjnego, nie mają imienia, nazwiska, nie mają tych numerów PESEL-u tak zwanego, także to jest prawie przestępstwo doskonałe, no zrobili, no ale teraz będzie można popatrzeć tylko na to, co było wcześniej i co będzie później, tak, żeby osądzić, co tam się stało. No i ten radykalizm imigracyjny, no to największy priorytet Obamy, no to jest zwiększyć ilość tych socjalistów głosujących w następnych wyborach. Nawet w następnych wyborach to nie za bardzo, bo jeżeli zalegalizuje, jeżeli nawpuszcza nielegalnych, no to zanim da im jakąś tą zieloną kartę i po tej zielonej karcie to i tak jest 5 lat, żeby dostać obywatelstwo, no bo wtedy można głosować, no to jest 5-6 lat, zanim nastąpi ta następna fala, tak? No jest 12-15 milionów nielegalnych w Ameryce na dzień dzisiejszy, także jak i ich zalegalizuje, no to też jest dosyć wątpliwe, żeby tak masowo dawał te pozwolenia, no bo to musi przejść przez Senat. Senatorów jest 100, bo jest dwóch na każdy stan i teraz na razie republikanie mają większość w Senacie, dlatego że większość stanów jest jednak republikańska. Większość ludzi mieszka w miastach i większość ludzi, tych, którzy głosowali, mieszka na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, w miastach
No ilościowo oni głosują, ale senatorowie głosują jako teren, jako Ameryka, jako cały stan. Bo ludnościowo, no to 11 stanów amerykańskich ma więcej ludzi niż pozostałe 39, tak? Także to jest ta paranoja. Biden i socjaliści próbują zmienić to wszystko, no dosyć perfidnie, bo starają się zrobić Puerto Rico jednym ze stanów. No i oni ogólnie rzecz biorąc są socjalistami lewicowymi. Stolica, dystrykt Columbia, oni też są socjalistami, budżetówka. 300 kilometrów naokoło stolicy to są wszyscy demokraci, socjaliści. No budżetówka, oni żyją po prostu, to jest te 20% tych pasożytów, urzędników, co żyje z 80%. No ale jeżeli oszukają, jeżeli Trump nie będzie miał drugiej kadencji, jeżeli 75 milionów republikanów jest perfidnie oszukanych, no to trzeba się troszeczkę nauczyć na te następne, za 2 lata i za 4 lata, ale Biden będzie pchał te 10, 20, 30 milionów ludzi. Donald Trump, no, był wielki bałagan na tych granicach, tam były te karawany, no, ale jakoś doprowadził do porządku, bo jednak ta wymiana gospodarcza z Meksykiem, wymiana gospodarcza z Centralną czy Południową Ameryką jakaś tam jest, no to doprowadził do porządku, powiedział do Meksyku, wy nie możecie przepuszczać tych ludzi do Ameryki, po prostu my wam pomożemy, popatrzcie się, komu się należy pobyt w Ameryce, czy się nie należy. No i to się jakoś uspokoiło, już nie ma tego takiego napływu. Biden to no, odgraża się, no i przymierza się, no i wszyscy socjaliści każą mu zmienić się politykę, no i w zasadzie wyeliminować kontrolę granicy. Kontrola granicy, porównując do Kanady czy do Australii, czy Chin, czy nawet samego Meksyku. W samym Meksyku tam deportują błyskawicznie. Tam nie można być dłużej niż 60 dni. Wyłapują tych ludzi i deportują. Także ta Ameryka jest bita i kopana przez kraje, gdzie mają dużo bardziej restrykcyjne, mają restrykcyjną politykę. Te kłamstwo i oszukaństwo, że Biden to jest taki centrowy, jest umiarkowany, no to nie jest, to jest jedno wielkie oszustwo, a nawet jeżeli byłby centrowy i umiarkowany, no to ci lewacy, po prostu ci zawzięci, wściekli lewacy po prostu zmuszą go, skopią go, żeby otworzył te granice. Ta nowa partia socjalistyczna, demokratyczna nienawidzi tych oficerów, tych ludzi na granicy, no i nienawidzi ogólnie tej koncepcji, czy tej idei, żeby były granice. To są otwarte granice i tyle tylko, że ludzie nie przekraczają we wszystkich kierunkach, tylko przekraczają tam, gdzie jest sukces. No i Ameryka ma ten sukces dlatego, że były wartości jakieś konserwatywne. Państwo pozwalało ludziom zarabiać, państwo pozwalało się rozwijać, państwo dawało wolność wypowiedzi, dawało wolność wyznania, dawało wolność posiadania broni i tak dalej, i tak dalej. No i to zrobiło to, co zrobiło Amerykę tą wspaniałą, jakąś inną. 250 lat, 260 lat to jakoś tak działa. Większość tych jednak socjalistycznych zamysłów, no to kończy się biedą i głodem. Ten cały kryzys Trump no jakoś w miarę zaadoptował, no i dostał w spadku. Trzeba pamiętać, że to rozdzielanie, powiedzmy, dzieci od rodziców, no to było za Obamy. To Obama wprowadził rozdzielanie. Te zdjęcia, które te gadzinówki, te wszystkie szczekaczki, te szmatławce często pokazywały, to zdjęcia w tych klatkach, czy zdjęcia tych dzieci w tych pomieszczeniach z prem
imigrantów, no to były robione za Obamy. To Obama, czerwony Muhammad Obama to wszystko wprowadziła, Trump jakoś tam kontynuował. No ale niestety socjaliści w stosunku do Trumpa, no to jak Kali. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. No i to jest to, co przez 4 lata był katowany. No po prostu to jest makabra, ta współpraca z ruskimi. To jest straszne. On opanował, Trump opanował tą sytuację, jak się właśnie, jak wspominałem, dogadał z Meksykiem, dogadał się też z Gwatemalą, z Salwadorem, czy z Hondurasem, także tamtejszych obywateli jakoś tam uspokoił i tak samo ci ludzie, którzy w Meksyku wylądowali, to mogli być przesyłani do Salwadoru, Gwatemali czy Hondurasu. No i to jakoś to uspokoiło granice. No i to wszystko było potrzebne, żeby opanować tą sytuację, no bo ludzie, którzy przekraczali granicę, no to w zasadzie zgłaszali się, pobierali tam im odciski palców, mieli nakaz stawienia się w sądzie, no i znikali. Teraz niedawno jednego tam deportowali 3 razy, no to porżnął jakiś tam paru ludzi. No nieustannie są takie rzeczy. Jak policja aresztuje, powiedzmy, nielegalnego i on nie ma prawa jazdy, on nie ma ubezpieczenia, to policja bardzo często nie chce nic wypełniać i obywatel amerykański to powiedzmy ścigany, chodzi do sądu, a obywatel obcego kraju, który nie ma zezwolenia, nie jest nawet aresztowany, bo ci policjanci wiedzą, że to i tak nic nie osiągną, i oni wypuszczają. Także Amerykanie w niektórych wypadkach zaczęli być obywatelami drugiej kategorii. I to jest straszne. Biden powiedział, że on wszystkie te rozmowy, że te wszystkie zgody czy porozumienia między krajami, no to on porozwala. On porozwala, no bo on ma właśnie ten plan, żeby granice były otwarte. No i ludzie wiedzą. Amerykanie mają miękkie serce dla dzieci, no i młodzieży, czyli tych niepełnoletnich poniżej 18 roku życia. No i to widać, bo w listopadzie przez 6 dni zatrzymano 1000 młodocianych, czyli można powiedzieć 6 tysięcy na miesiąc, kiedy w kwietniu było około 700, także 9 razy więcej nadchodzi tych młodocianych. No bo jak to działa? Kiedy młodociani przychodzą, no to dostają te zezwolenia na papier, dostają papiery, no i jak te dzieciaki, czy nastolatkowie tam, no wysyłali 12, 13, 15-letnich, no ale jeżeli 16, 17-letni trafi do Ameryki, no to dostaje papiery, no i po 2-3 latach może składać papiery i cała rodzina później przyjeżdża. No jest to takie łączenie łańcuchowe, to jest tak zwany DACA, to jest taka ustawa, no nie ustawa, to był rozkaz Obamy. On powiedział, że dzieci, które wylądowały w Ameryce bez dorosłych, no to mają jakąś taką zieloną ekspresową linię, no bo oni często przechodzili sami, no ale trafiali do swoich wujków, ciotek i tak dalej, czy jakichś tam znajomych, no i ta kotwica była zapuszczana. No i oni chodzili do szkoły, później chodzili na uczelnię, no i był ten problem, jak ich potraktować, tak? No bo jeżeli taki dzieciak tam niekoniecznie przywieziony w plecaku, no bo jeżeli rodzice przekraczali nielegalnie granicę, no to byli z nimi, no to też mieli inne jakieś swoje komplikacje, ale dzieciaki same w sobie, no to otwierały tą ścieżkę do pobytu. No i ten cały rozkaz Obamy przypuszczalnie Biden wprowadzi z powrotem. W czasie pandemii, w czasie korony Trump korzystał z tej możliwości
no, tragedii, jakiejś takiej emergency, czyli coś stanu wyjątkowego, no i zawracali tych ludzi z granicy, no bo to była ta obawa tej pandemii, no ale to wszystko Biden teraz weźmie, wyczyści, zlikwiduje, zamaluje i wyrzuci do śmieci. Biden i socjaliści będą walczyli na wszystkich frontach, żeby poluzować tą emigracyjną kontrolę. On obiecywał lewakom takie studniowe moratorium na temat deportacji, no bo teraz to prawo jest takie, że jeżeli jakiś obcokrajowiec popełni przestępstwo, czy jakiś akt kryminalny i jest w więzieniu i odsiedzi swoje, no to po tej odsiadce jest deportowany. Socjaliści mówią, tak, odsiedział swoje, no to ma zostać w kraju. No i oni walczą o to. To jest też miasta, stany, sanktuarium, które nie współpracują z rządem federalnym. Rząd federalny jest odpowiedzialny za pilnowanie granic, no ale stany bardzo często wypuszczają tych więźniów 2-3 dni wcześniej przed zakończeniem wyroku, bo po to, żeby mogli uniknąć deportacji. Także to jest ta na następna państwowa system, taka instytucja, co Obama zapoczątkował, że po prostu rozwalić prawo i porządek, wewnętrzny prawo i porządek. To jest makabra, która wszyscy, którzy głosowaliście na socjalistów, musicie pamiętać. Krzyczą o zlikwidowaniu policji, no i będziecie musieli sobie sami kupować rewolwery, pistolety, jeżeli mieszkacie w niektórych rejonach. Także będziecie mieli swoje płacze, zgrzytanie zębów za głosowanie na socjalistów. Obama również zaproponuje, tak jak wspominałem, tą amnestię, no ale Senat dopóki Puerto Rico nie wejdzie, dopóki dystrykt stolicy nie wejdzie, no i jeżeli teraz w Georgii faktycznie socjaliści nie zrobią w ten sposób, bo planują ciekawą rzecz, dużo ludzi z forsą zaczyna zakładać adresy mieszkaniowe w Georgii, dużo ludzi się przeprowadza do Georgii, no ale kłamią, bardzo często wygląda na to, że ludzie udostępniają swoje adresy mieszkaniowe i ludzie się meldują, no nie ma czegoś takiego jak meldunek w Ameryce, no ale jest taka deklaracja, że się mieszka, tak, to nie trzeba mieć zezwolenia na zamieszkanie, tylko jest deklaracja, że się mieszka. No i socjaliści, żeby uzyskać te głosy senatorów w Georgii, bo to jest bardzo ważne za 2 lata, robią taki numer. No jest to wredność i perfidność. Jest nadzieja, że państwo i rząd i wszystkie te urzędy ministerstwa odpowiedzialne za takie fałszerstwo wezmą się za nich. Biden reprezentuje taką politykę, że emigracja jest dobra. No, ogólnie rzecz jest dobra, no, ale emigracja dobrze jest, jak jest kontrolowana, żeby wiadomo było, kto przyjeżdża, po co przyjeżdża, co z sobą reprezentuje, czy więcej zapłaci podatków, czy więcej weźmie podatków. No tak jak robi Australia i Kanada, już wspominałem te 2 kraje 2 razy, no, ale to jest najważniejsze dla społeczeństwa. Demokraci niestety są w stanie zabić połowę kraju, tylko żeby dojść, mniejszą połowę kraju, tylko żeby dojść do władzy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, dziękuję wszystkim, którzy głosowali na republikanów, na konserwatystów, dziękuję, że byliście aktywni,
głosujcie za 2 lata, głosujcie za 4 lata. Ameryka nie może upaść, nie po to przyjechaliśmy do Ameryki, żeby nastąpił socjalizm znowu. Wszyscy wy socjaliści, którzy głosowaliście, pamiętajcie, pilnujcie, patrzcie się naokoło, co się dzieje, no i żebyście nie płakali i nie zgrzytali zębami. Czym szybciej się opanujecie, tym lepiej. Zdrowia!